No i jeszcze raz popatrzmy na noclegowisko. Przed chwilą wszystkie ptaki się poderwały. No w tej chwili to tylko część widać, może połowa, bo połowa już zdążyła siąść. No to jest radomskie noclegowisko. Gawronów i kawek. No jest jedna sprawa tutaj niepokojąca, dlatego że przed chwilą słyszałem już o tym wcześniej. Co pewien czas zjawiają się jacyś ludzie, którzy po prostu te ptaki w nocy, gdzieś koło 11 w nocy, 10-11 płoszą pod tardami. Rzucają tutaj petardy, no i płoszą. No oczywiście dla ptaków tam przed nami jeszcze widać kolejna grupa zmierza. Zobaczymy, czy ją złapie. O nie. Pojedyncze ptaki, ale przed chwilą ona tutaj gdzieś mi uciekła, ta grupa. Czyli cały czas tutaj jeszcze dolatują następne grupy. No i teraz popatrzmy. Te ptaki, które tutaj są. Ale wracając do tych praktyk płuszenia. Oczywiście to jest dosyć energetyczny wydatek dla ptaków. One tracą, są płuszone. Bo to wpływa na ich kondycję, czyli na utrzymanie się. No, ale trzeba przypomnieć, że jeśli chodzi na przykład o gawrony, ich liczba w Polsce i w ogóle w całym zasięgu występowania spada. W Polsce to jest około 50% w stosunku do tego, co było jeszcze 20 na początku XXI wieku. Także naprawdę powinniśmy chronić te gatunki. One mają dosyć ciekawe zachowania, ciekawą biologię. No wiem, że niestety to, co pospolite nam się wydaje pospolite, no nie, w dodatku jeszcze czarne, no nie cieszy się jakimś specjalną sympatią ludzi, no ale powinniśmy chyba zmienić to nasze nastawienie w stosunku do tych gatunków. No i popatrzmy tam jeszcze. Które tak jak każdy inny gatunek wymagają opieki z naszej strony. No i jakiejś takiej, przynajmniej żebyśmy im nie przeszkadzali.